Piątek, 19 stycznia, przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Parking przy największym centrum handlowym w Katowicach nie będzie już bezpłatny, a przynajmniej nie przez cały dzień. Od lutego Silesia City Center wprowadzi opłaty za postój na swoim parkingu powyżej 3 godzin. To konsekwencja rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Katowicach i budowy kolejnych biurowców w pobliżu SCC. Paweł Jędrusik. Poszerzenie strefy płatnego parkowania spowodowało, że osoby przyjeżdżające do Katowic do pracy szukają tańszych alternatyw do parkingu w centrum miasta. A taniej niż za darmo się nie da, więc oblegane są parkingi przy centrach handlowych, w tym ten największy przy Silesia City Center. Cóż można na to powiedzieć? Każdy szuka w jakiś sposób pieniędzy. Pewnie ludzie parkują też, ci, którzy są mieszkańcami tutaj widocznych bloków, no i pewnie centrum handlowe dlatego wprowadza opłaty. 3 godziny wystarczą na zakupy? Myślę, że 3 godziny powinny wystarczyć. Myślę, że to jest konsekwencja chyba tego parkowania na mieście. Musi zostać. Pana zdaniem słusznie? Myślę, że tak. Ciężko znaleźć teraz miejsce? Ciężko, no ale to na mieście jeżdżę często z wnuczkiem, to korzystam z tego. Kiedyś miałem ciężko zaparkować, no teraz jednak łatwiej mi jest zaparkować. Zmiany mają wejść w życie od 1 lutego. Pierwsze 3 godziny parkowania będą bezpłatne, kolejne 3 będą kosztować po 5 zł, a 7 i każda następna 10 zł. Parking będzie też udostępniany później niż do tej pory. To konsekwencja kolejnych inwestycji biurowych w pobliżu Silesia City Center, a także zmian w polityce parkingowej Katowic, które weszły w życie 1 grudnia ubiegłego roku. Pierwsze dane pokazują, że mniej ludzi przyjeżdża samochodem do Katowic. Tydzień przed wprowadzeniem zmian strefy płatnego parkowania w Katowicach do Śródmieścia, do strefy śródmiejskiej miasta wjechało nieco ponad 100 tysięcy samochodów. Tymczasem już w drugim dniu funkcjonowania nowych zasad było to tylko 55 tysięcy samochodów. Zwiększyły się też wpływy ze strefy płatnego parkowania. W chwili obecnej możemy tak naprawdę porównać okres listopada z grudniem, żeby jakieś szacunkowe dane tutaj przedstawić. No i zdecydowanie zaobserwowaliśmy, że ta różnica jest 3-krotnie wyższa w porównaniu grudnia z miesiącem listopad. Wprowadzenie opłat na parkingu SCC może spowodować, że liczba samochodów w centrum Katowic zmniejszy się jeszcze bardziej. Miniony rok był rekordowy dla lotniska w Pyrzowicach. Przez 12 miesięcy obsłużono tu ponad 5 600 000 pasażerów. To o 1 100 000 więcej niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę zainteresowanie podróżami, rozpoczęty właśnie rok zapewne przyniesie kolejne rekordy. Paweł Jędrusik. Choć jest zima, to turystów na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach nie brakuje. Tylko w grudniu obsłużono tu ponad 300 tysięcy pasażerów. Dziś kolejki ustawiały się m.in. do lotów do ciepłych krajów. Oceniam pozytywnie. Jestem z Rzeszowa. No powiem szczerze, nie jest to Rzeszów, ale jest okej. Gdzie pan leci? Żona mnie zabiera na Teneryfę. Wszystko jest w porządku. Jest gdzie usiąść, dużo miejsca, mało ludzi. Gdzie pani się udaje dzisiaj? Lecimy na Teneryfę. Czyli takie wakacje w środku zimy. Wakacje w środku zimy, tak jest. Z danych dotyczących lotów czarterowych wynika, że na wakacje mieszkańcy województwa śląskiego i nie tylko latali najczęściej do Turcji, Grecji, Egiptu czy Tunezji. Coraz częściej, zwłaszcza w sezonie zimowym, samoloty latają stąd znacznie dalej. Zdecydowanie rozwija się z Pyrzowic siatka dalekodystansowych, bezpośrednich połączeń czarterowych. Ona jest z każdym rokiem bogatsza. Mówimy tutaj o bezpośrednich lotach na wakacje do Meksyku, Tajlandii, na Kubę, do Dominikany, do Wietnamu. No i tegoroczna nowość, czyli Wyspa Margarita w Wenezueli, no to jest coś, co się znakomicie rozwija. W 2023 roku na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach odbyło się 45 tysięcy startów i lądowań, czyli ponad 120 operacji lotniczych dziennie. Już za tydzień w województwie śląskim rozpoczną się zimowe ferie. Dzieci i młodzież, którzy nie wyjadą z miasta, mogą liczyć na zajęcia organizowane na miejscu. W ofercie są m.in. zajęcia artystyczne, sportowe, rękodzieło, a nawet szkoła magii. Zapisy na większość aktywności już trwają. Sprawdziliśmy, jak wygląda oferta spędzenia ferii zimowych w regionie. Karolina Komada. Choć do rozpoczęcia ferii zostało jeszcze kilka dni, to 6-letni Kuba już planuje, co będzie robił. No, będę miał urodziny, ferie zimowe. Będę przyjeżdżał tutaj na sanki. No i jeszcze może pod koniec, mama może mnie zapisze na narty.
A oprócz nart i wypadów w góry mieszkańcy aglomeracji mogą ferie spędzić w mieście. Propozycji jest wiele, jak na przykład Zimowa Akademia Sportu na Stadionie Śląskim. To 5 dni bezpłatnych zajęć sportowych dla około 600 dzieci. Zapisy potrwają jeszcze przez tydzień. Zajęcia sportowe, zmagania sportowe, w konkurencjach zimowych oczywiście jest biathlon, jest curling, jest hokej, snowboard, także dużo wrażeń, ale to też możliwość spotkania się z gwiazdami sportów zimowych. Oni będą uczestniczyć oczywiście czynnie w tych sportowych zmaganiach, ale też opowiedzą dzieciakom o tym, z czym się wiąże sport zawodowy, jakie to są emocje, jakie poświęcenia. A jeżeli ktoś woli spędzić ferie na zabawie, malowaniu czy rozwiązywaniu zagadek, to Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu zaprasza na zajęcia detektywistyczne, taneczne i plastyczne. Natomiast Szczolnia Królowa Luiza z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zapraszają pod ziemię. Taką niesamowitą gratką, o której dosyć głośno w regionie, to z pewnością jest Szkoła Magii i Czarodziejstwa, która już po raz kolejny jest organizowana właśnie w kopalni Guido, gdzie dzieciaki mogą zjechać pod ziemię i poznać świat Harry'ego Pottera. Dla mieszkańców Zagłębia też przygotowano wiele aktywności. Są też propozycje dla dorosłych. Jest propozycja warsztatów ceramicznych. To będą warsztaty, które potrwają w takich cyklach. Najpierw przez 3 dni, 29, 30 oraz 1 lutego. Dorośli spotkają się i będą lepić z gliny przedmioty. W większości przypadków zajęcia podczas ferii będą odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach. To dobra wiadomość, bo za kilka dni aura ze śnieżnej i mroźnej zamieni się w deszczową. Prawdopodobnie następny tydzień przyniesie nam niestety odwilż i w pierwszej połowie tygodnia śnieg będzie topnieć. Temperatura wzrośnie wyraźnie powyżej zera, także pogorszą się warunki narciarskie. Być może pod koniec kolejnego tygodnia troszkę się ochłodzi, ale czas pokaże. Dzieci i młodzież z województwa śląskiego rozpoczną ferie razem z tymi z województw podkarpackiego, łódzkiego, lubelskiego i pomorskiego. Będą odpoczywać od szkoły od 29 stycznia do 11 lutego. Wielkimi krokami zbliżają się dni babci i dziadka. W wielu miejscach na seniorów czekają różnego rodzaju atrakcje i niespodzianki. To dobra okazja, by wnuczkowie dziadkom i babciom zapewnili nie tylko swoją obecność, ale też trochę rozrywki i pomogli zadbać o zdrowie. Sprawdziliśmy kilka propozycji dla babci i dziadków, z których będzie można skorzystać w najbliższych dniach. Fatima Orlińska. Na spacer po Muzeum Powstań Śląskich czy zwiedzanie wieżka WK Polska w Świętochłowicach dziadków i babcie zaprasza miasto, które na tę okazję przygotowało dla seniorów i ich wnuczków specjalną ofertę. Chcielibyśmy, żeby ci wnuczkowie swoich dziadków, a może dziadkowie swoich wnuczków wyrwali z kapci. I dlatego też zapraszamy do naszych jednostek kulturalno-sportowych. Zapraszamy na lodowisko i na basen, gdzie będzie można wspólnie za złotówkę skorzystać. Natomiast jeśli chodzi o Muzeum Powstań Śląskich i o Dwie Wieże, to tam z kolei jest darmowy wstęp, a do tego jeszcze coś słodkiego. Dla miłośników nieco bardziej egzotycznych klimatów swoją propozycję specjalnie dla dziadków i wnuków przygotowało Sosnowieckie Egzotarium. Tam święto babci i dziadka potrwa przez kilka dni. Warto jednak pamiętać, że w najbliższy i następny weekend bilety będą limitowane, a ponadto akcja skierowana jest tylko do mieszkańców Sosnowca. Sprzedaż biletów na tą akcję promocyjną mamy wyłącznie w kasie stacjonarii. Nie można wcześniej zarezerwować biletów ani kupić ich online. Wnuczek wchodzi według cennika. Natomiast babcia lub dziadek wchodzi za złotówkę. Przy okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka warto przypomnieć im o konieczności dbania o zdrowie. Można na przykład zaprosić ich na pakiet bezpłatnych podstawowych badań, które będą odbywać się w Szpitalu Świętej Elżbiety w Katowicach i Uzdrowisku Ustroń. Podstawowa sprawa to jest morfologia krwi, którą powinniśmy tak naprawdę wykonywać raz w roku. To jest tak, jak idziemy na przegląd z samochodem, tak samo organizm musi być przejrzany. Mamy morfologię, glukozę, czyli parametr, który wykrywa nam cukrzycę, cholesterol, który odpowiada za miażdżycę, tętnic, za zawały serca, udary mózgu. Do tego badanie kreatyniny, które pomaga diagnozować choroby nerek. Do zadbania o formę babć i dziadków zachęca też Ruda Śląska. Tam od kilku już lat funkcjonuje tak zwana koperta życia, którą do dziś otrzymało już kilka tysięcy seniorów. Telefon do najbliższych, na co choruje, jakie przyjmuje leki. W ramach tegorocznej edycji miasto rozda ich kolejne 2000, a doświadczenia poprzednich lat pokazują, że pozornie drobny gest może naprawdę uratować życie. Seniorzy mogą odebrać kopertę w urzędzie lub podczas najbliższego koncertu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Koperta życia to jest taka ankieta właściwie, która zawiera najważniejsze informacje
w zakresie właśnie stanu zdrowia, przebytych chorób, branych leków systematycznie, jakichś operacji, a także wskazuje, do kogo się zgłaszać, do osoby bliskiej, w sytuacji, kiedy jest jakiś problem zdrowotny, osoby, której właśnie ta koperta dotyczy. Nieważne jak i gdzie, ważne, żeby w dniu babci i dziadka poświęcić im to, co najcenniejsze – czas. Najpierw do kin wszedł film Akademia Pana Kleksa, a zaraz potem postacie, które można było zobaczyć na ekranie, jak żywe stanęły w fabryce porcelany w Katowicach. Wystawa Kleks – Magia Kina pozwala przenieść się do filmowej Akademii. Można na niej zobaczyć m.in. rekwizyty i stroje, które zagrały w filmie Macieja Kawulskiego. Fatima Orlińska. W tym miejscu można poczuć się jak na planie filmowym nowej wersji Akademii Pana Kleksa. Można usiąść na ławce obok filmowego Ambrożego Kleksa, stanąć oko w oko z Królową Wilkusów czy przyjrzeć się szponom Ptaka Mateusza. Kleks Magia Kina to wystawa, która powstała w bajce Pana Kleksa w Katowicach i jest inspirowana produkcją w reżyserii Macieja Kawulskiego. Cała wystawa to jest tak naprawdę wszystko przeniesione z filmu. Oryginalne kostiumy, oryginalne rekwizyty, scenografia. Bardzo dużo ludzi podkreśla, które pracowały w filmie, a teraz mają okazję też z nami współpracować, jeśli chodzi o Kleks Magia Kina, że to jest naprawdę fenomen, że w tym filmie zachowało się tak dużo z tej scenografii. Wystawa jest bardzo multimedialna i interaktywna. Jest tu wiele punktów, w których odwiedzający mogą sobie zrobić zdjęcia i nagrać krótki film, a za sprawą nowoczesnej technologii przenieść do świata kina i magii. Na pewno mamy te magiczne nasze cube, które prowadzą nas do świata Akademii Pana Kleksa. Myślę, że to bardzo fajna przygoda w momencie, kiedy pojawia się las. Pojawia się też las oczywiście na innym piętrze, tam też jest on troszkę inny, tam w ogóle jest inna formuła tego lasu, ale również pojawia się kino, w którym możemy zaobserwować przeróżne efekty specjalne, które nie są dostępne dla wszystkich, więc bardzo ciekawa sprawa. Wystawa powstawała przez prawie 8 miesięcy, a w jej aranżacji angażowali się również sami twórcy filmu. Jest stała, co nie oznacza, że nie będzie się zmieniała. Tym bardziej, że reżyser zapowiedział kolejne dwie części nowej Akademii Pana Kleksa. Taki był piątek, miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.